Siemanko mordeczki, witam was. Po długiej przerwie w końcu mam karty piłkarskie XL Adrenaline FIFA 365. No i mam tutaj, jak widzicie, dwupak. Dwupak kupiłem za 20 zł. Jakaś promocja była. Akurat w sklepie Świat Zabawek trafiłem. U siebie tutaj niedaleko. Dobra. Ciach. I otwieramy na razie samą paczuchę. Oj. Tu mamy jeszcze dodatkową kartę, także muszę uważać, żeby jej nie uszkodzić, albo bardziej nie zniszczyć. Jest tutaj gratisowa karta. Ciężko się otwiera ten plastik. A nie, to jednak tylko tekturka tutaj. Nie wiem, gdzie miała być ta dodatkowa karta. O, jest. To od razu zobaczmy, co to jest. Antoine Griezmann. Jeszcze w barwach Atletico. Oczywiście teraz już w barwach Barcelony. Dobrze, to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć boosterków w jednej takiej paczce. No, myślę, że będzie super. Jeszcze tutaj niby ma być też jedna limitowana edycja. No dobra. Ciach. Otwieramy. To jest na chyba jeszcze zeszły sezon. Chyba na ubiegły sezon to jest jeszcze. Bo teraz to już mamy sezon 2019-2020. Okej. No to ile tutaj trzeba przełożyć? Raz. Dwa, trzy. Dobra. Zamknąłem oczy, żeby po prostu sobie z tej super holokarty, żeby sobie nie popsuć niespodzianki. Pierwszy jest Schalke 04, Schalke 04, Naldo. Nie wiem, jak to będzie widać. Sorry, no, światło mam dość ujowe, no ale muszę w końcu nagrać. Kolejny, Daniel Schwab. Nie wiem, jak się czyta, może Schwab, bo SCH jest. Z PSV Eindhoven. Następny jest Julian Draxler z Paris Saint-Germain albo z Paris Saint-Germain. Dokładnie nie wiem, jak to się czyta. Kolejny jest Maximilian Philipp z Borussia Dortmund. Następną kartą jest Arjen Robben, czyli to musi być ubiegły sezon, bo już Arjen Robben nie gra w Bayernie Monachium. I kartą holo jest Alvaro Odrizola z Realu Madryt. Full holo, jak widzicie, aż mi tutaj się rozjeżdża ekspozycja. Dobra, jedziemy z kolejną saszetką, z kolejnym boosterem. O, tu jakaś perforacja jest? Tak, tak, jest perforacja, ale
Jak widzicie, tylko łóżek się oderwał. Resztę jednak zrobię moim nożem motylkowym. Okej. No, już widzę, że jest powtórka. Czyli to musi być w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwnie to jest zrobione, bo po prostu, no cóż, jest zawsze jedna karta odwrócona. A nie, to nie jest powtórka jednak chyba. O, i coś skopałem i już mam na samym wierzchu. Trzy trzeba było chyba przełożyć. A, dobra. Myślałem, że to jest powtórka, a to nie, bo tu jest Matias Venzio z Interu Mediolan. Brawo ja, brawo ja. Mega wtopa. Albert Gudmundsson. Kurde, ale dziwne nazwisko. Chyba Szwed albo Duńczyk. Z PSV Eindhoven. Kolejnego mamy Franco Di Santo z Schalke 04, Schalke 04. Kolejny jest Kyle Walker z Manchesteru City. Kartą holo jest Jose Ancalejon, mam nadzieję, że tak się jego nazwisko czyta, z Napoli. Nie wiem, jak to będzie widać, ale tak, to nic nie widać, tylko pod kątem trzeba patrzeć. Ale naprawdę zajebiście zrobiona ta karta. Patrzcie, no po prostu kopara opada. I full holo, Thomas Lemar z Atletico Madryt. Też trzeba pod kątem zobaczyć, żeby było cokolwiek widać. Ok. To kolejny booster. Ok. Z której strony są te holo? O, już widzę, że mam jedną kartę. Że mam jedną kartę już tutaj klubową. O, to tak jakby tylko jedną kartę się tutaj przekładało. I mamy Westona McKinney z Schalke 04. Weston McKinney. Kolejny jest Jan Oblak z Atletico. Następny jest Leo Mora. Nie wiem, jak czytać jego nazwisko, z Gremio. Kolejny jest Vincent Abukar. Nie, przepraszam, Abubakar. FCP, czyli FC Porto. Klubową kartą jest Spartak Moskwa i piękna złota karta FIFA World Cup Heroes John Stones z reprezentacji Anglii.
Patrzcie, jak wygląda, jak się błyszczy ta karta. Po prostu kopara opada. Ok. Kolejny booster. Oj, momento. Ok, już jestem lekko nadcięta. Tutaj saszetka, boosterek. Oho! Mamy kolejnego piłkarza Interu. Za chwileczkę, już za chwileczkę, już za momencik. A co jest? Tak jakby to dziwnie było poukładane. Nie, 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 ja tego nie ogarniam. Dobra, zostawię sobie tutaj na koniec, pyk. Nie ogarniam, jak się przekłada te. Jeszcze mamy Ikera Casillasa. Legenda piłki nożnej. Tym razem w barwach FC Porto. Oj, momencik. Kawusia. Teraz mamy Quincy'ego Promesa. Quincy Proms, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. W barwach Spartaka Moskwa. Ten piłkarz, o którym mówiłem z Interu, to jest Antonio Candreva. No i mamy polski akcent, bo mamy Arkadiusza Milika z Napoli. Ja oczywiście nie kibicuję Napoli, ale cieszę się z tej karty. Ja jestem kibicem akurat Interu Mediolan. I teraz Nicolas Otamendi z Manchesteru City. Kurde, tak dużo City. A nie ma nic mojego ukochanego Manchesteru United. Nic nie ma. Niestety. I kartą full holo jest Denis Głuszakow. Karta full holo ze Spartaka Moskwa. Piąty booster. To chyba znowu 5 kart. I znowu nie wiem jak je przełożyć. O, idealnie. Kolejny z moich ukochanych klubów. No dobra. Ciach. A, to tak przełożę, że na samym spodzie będą te karty full holo. Pierwszy. No i właśnie mamy pierwszy zgrzyt mały, bo językowy, bo nie wiem jak przeczytać. Jason Hallison, nie wiem, nie mam pojęcia jak przeczytać jego ksywę. Z Gremio napiszcie, błagam, w komentarzu jak to. Oj, niestety nie ogniskuje mi tutaj. Może w ten sposób będzie. Dobra. Okej. Thiago w barwach Bayernu Monachium. Andrea Ranocchia z Interu Mediolan. Cieszę się, bo to moje dwa ulubione kluby. No i jak widzicie, tutaj szaliczek Legii zrobiony przez babcię moją. Z PSV Eindhoven
No i właśnie chyba jakiegoś Holendra mam, którego za nic nie wiem, jak wymówić imię i nazwisko. Pisze się Jeroen Zoet. Nie mam pojęcia, jak wymówić jego nazwisko. Piszcie w komentarzu, bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak się on nazywa. Mamy Marquinhosa. Marquinhos z Paris Saint-Germain jako full holo. I mamy Manuela Akanji z Borussii Dortmund. Szkoda, że na razie żaden z moich ukochanych klubów nie trafił się w wersji holo. No, trochę tego żałuję, ale może teraz się uda. Tymczasem tyle kart z poprzednich boosterów. Mały syf mi się tutaj już zrobił, ale mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. No to ciach. Oj, momencik, bo to trzeba akurat dość dużą precyzję mieć. Nie chcę tych boosterów uszkodzić. Dobra. Już nie będę rozrywał bardziej. Jest karcioszka i znowu nieukochany klub. Kurde. Dreis Martens. Nie wiem, jak się czyta jego imię i nazwisko. Tak się je zapisuje. Dries Martens, nie wiem. No, Napoli. Tu już za bardzo perforacji nie widzę, ale tak czy siak i ja będę otwierał nożem. Oczywiście wiadomo, trzeba uważać, żeby nie pociąć kart, ale to jednak dla mnie wygodniejsze. Dobra. 4, 5, 6. 6 kart jest. Dwie są odwrócone. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza karta. Samir Handanowicz. Handanowicz z Interu Mediolan. Dla mnie zajebista sprawa. Szkoda, że nie holo, ale jest. Kolejny Mario Götze z Borussii Dortmund. Odłożę sobie na bok tego Hadanowicza. I wasze zdrówko. Łyk kawusi. Maximilian Filip z Borussii Dortmund. Jose Callejon z Napoli. Coś mi się zdaje, że to jest powtórka. Kartą holo jest powtórka już Johna Stonesa z reprezentacji Anglii. I full holo Pablo Perez Boca Juniors. Akurat, no, właściwie w ogóle nie śledzę południowoamerykańskiej piłki nożnej, a tym bardziej argentyńskiej, ale fajna karta. Mam nadzieję, że trochę warta. Ok.
Dobra, tutaj jest ułożone tak, że już na szczęście tylko jedną kartę przekładam. A pierwszą kartą jest Luis Suarez w barwach Barsy. To mnie cieszy, bo akurat FC Barcelonę bardzo lubię, jeśli nawet nie kocham. I kolejną kartą jest Beniamin Stambuli. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. W barwach Schalke 04. Suareza sobie odłożę na bok. Kolejny jest Keylor Navas z Realu Madryt. Jerome Boateng jest kolejnym piłkarzem, oczywiście w barwach Bayernu Monachium. I mamy dwie karty holo. Jose Jimenez z Atletico. I kurde, powtóreczka. Pablo Perez z Boca Juniors. Ok, zabiorę te karty, żeby nie zalać ich kawą. Także wracam za chwileczkę. Ok, już jestem. Kolejny booster. Muszę sobie chyba naostrzyć ten nóż, bo trochę mi zaczyna szarpać tutaj te boostery. Tutaj jeszcze karteluchę taka z online. Czyli nie ma kurde dwóch holo. To ciekawe. Ciach, mach, od razu jedziemy. Na grubo lewy, Robert Lewandowski, zwykła karta. Oczywiście w barwach Borussii Dortmund. Bayernu Monachium, kurde, co ta pieprzona Borussia mi tak siedzi w tej głowie. Przecież on grał w Borussii, ale teraz gra w Bayernie, no Bayern, FC Bayern Eberales. Kawa jeszcze nie zadziałała. A tu mam kubeczek z krówki, połówki. Zajebiste burgery tam robią. To już praktycznie jest sieć franczyzowa. Więc w wielu miastach można już spotkać. Oczywiście wbijajcie na ich stronę. Mam tutaj... A następną kartą jest Daniel Caliguri. Caliguri, nie wiem jak się czyta jego kurde nazwisko, w barwach Schalke 04. Thomas Meiner, nie wiem jak się jego nazwisko czyta. Oj, przepraszam. Z Paris Saint-Germain. I kolejny z Manchesteru City, Leroy Sane. Kurde, a z mojego ukochanego United nie ma nikogo. No i teraz mamy dopiero Borussię Dortmund, Omer Toprak. Mam nadzieję, że dobrze jego nazwisko czytam. I klubowa karta FC Porto. Full holo. Na tym boosterze się zawiodłem. Kurde, myślałem, że będą jakieś lepsze karty, a tu tylko lewy. Z takich dobrych kart. Dla mnie oczywiście. Już lekki syf się zaczyna tutaj robić.
ale jakoś ogarniemy. O, jest w końcu. Nareszcie jest. Nareszcie jest jakaś karta full holo z mojego ukochanego klubu. Ale najpierw Amandu Diawara, nie wiem jak czytać jego nazwisko, Napoli. Derek Lukasen, PSV Eindhoven. Kolejny jest Otavio z FC Porto. Akurat za bardzo nie znam składów z ligi portugalskiej, bo jakoś po prostu nie śledzę tego. Okej, okay, mamy André z Gremio. Następny jest Mario Mandzukic z Juventusu. I kartą full holo jest Gerard Piqué z Barcelony. No, nareszcie jest. Ha! Yeah! No dobra. Ostatni booster. Ostatni booster z tych paczek. Okej, okay, teraz żeby tylko tego nie uszkodzić. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, aż musiałem przełożyć. Naprawdę nie wiem, jak przekładać te karty, serio. Pierwszy, Samuel Umtiti, FC Barcelona. Idzie na osobny stosik moich ulubionych. Lorenzo Melgra, przepraszam, Melgarejo, nie wiem jak czytać jego nazwisko, w barwach Spartaka. Kolejny jest Presnel Kimbapé, Paris Saint-Germain. Raul Albiol w barwach Napoli. Alvaro Odriozola jako full holo z Realu. I Jesse Lingard w barwach angielskiej reprezentacji. No to cóż, to by było wszystko, jeśli chodzi o te karty. Troszeczkę się zawiodłem na niektórych boosterach, ale ważne, że jest kilka tych kart, które są dla mnie ważne, jak na przykład Habanowicz, Umtiti, oj przepraszam, czy Piqué, jeśli chodzi o te moje ulubione kluby. No cóż, niezła talia się z tego zrobiła, ale jak nimi grać w rzeczywistości, nie mam pojęcia. Nie wiem nawet, czy się da. No i co tam? Kolekcjonerskie są bardziej dla mnie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Pioma.